No to siemanko, jesteśmy właśnie pod opuszczonym młynem. Jak widzicie, tu mamy jakiś taki, nie wiem, podest? Nie podest, jakby tutaj miały być dostawy? Jak myślisz? Tak. Ciężko powiedzieć, zważywszy na samą lokalizację tego obiektu, bo on jest w dole. Z jednej strony jest, mamy dostęp do wody, a z drugiej strony jest skarpa dzieląca nam to od jakiegokolwiek możliwego dojazdu, więc ciężko powiedzieć, dlaczego została taka rampa wykonana. Lecimy do środka, ponieważ tutaj lubią się kręcić samochody. Jak widzicie, mamy tutaj, no można powiedzieć, pełne wyposażenie tego młynu i to jeszcze takie drewniane. Bardzo fajny klimat to tutaj tworzy. Jeszcze jakieś stare worki. No, stare worki na prawdopodobnie mąkę, ale to prawda, jeżeli chodzi o samo wyposażenie tego miejsca, no to nadaje się niesamowicie do jakiegoś muzeum wręcz, bo tak. Już dzisiaj tego w żadnych zakładach na żywo nie zobaczymy, a myślę, że stan ich jest niesamowity, jeżeli chodzi o to, jak zachował się przez lata. No tutaj na tym drewnie widzimy, że wilgoć już nieźle zaatakowała, ale no nie ma co się dziwić. Myślę, że to są jakieś dwa starsze sypy. Tutaj dwa nowsze może były zainstalowane później. Trzeba bardzo na nogi uważać, no bo... O kurde, widziałeś to? Zerwałem tak, nagrałem, totalnie. No. Więc to jest jedna rzecz, na którą musimy zwracać uwagę, bo jak wiadomo, urbex ma być bezpieczny dla nas, jak i dla budynku. Nie chcielibyśmy wyrządzić żadnych tutaj szkód, ale zobacz te tutaj. Okej, to woda. Nie, też mi się wydawało coś na zewnątrz, no. Dobra, w każdym razie nic z tego nie robimy, wow. No, to robi niesamowite wrażenie. Zobacz, że wszystkie te tryby, pasy, nawet tam jakieś do regulacji pokrętła, zachowały się. Niesamowite, że to nie zostało na przykład rozkradzione lub w żadnym stopniu zdewastowane. Ja nawet szyby są, nie? Do inspekcji tego. Tak, 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 tak. Wow. Niesamowite. Zobacz tam. No jestem w szoku. Pierwszy raz widzę takie rzeczy w opuszczonym młynie. Tutaj do pakowania. Wiesz co? Na coś chciałem tutaj zwrócić uwagę. Aha, na te... Kurczę, jak to nazwać? Taśmy do przewożenia, przenoszenia, do transportu. Urobku, nie urobku. Mąki czy nie mąki. Tutaj sita? Czy co to mogło być? Nie mam pojęcia, ale zobaczcie. To zobacz, co jest nad tobą, to jest jakiś bęben może? Dobra, nie mam pojęcia, jaką to mogło pełnić wcześniej funkcję. On chyba jest metalowy lub taki betonowy, jak myślisz? Ciężko dotknij, no? Ciężko powiedzieć, metal. Chyba metal, tak. Bo beton byś nie zrobił takiego pustego w środku. To pewnie miejsce na gaśnicę. Wow. Nie, wiesz co, gaśnica... Nie, gaśnica odpada. Gaśnica z prawej strony, tutaj, za mną. Sugeruje się po wielkim napisie tak. Gaśnica. Dokładnie, no. A tutaj co, pomieszczenie? No, myślę, kogoś, kto nadzorował, tak? No, dyżurnego, ale ciężko będzie nam się tu dostać. Właśnie, to przez okienko ładnie nagramy, tak? Deski. Skoroszyt. Nie. Wszystko się tam zerwało, jak to dobra, pokażę. To spróbuję przybliżyć ładnie. Tutaj jeszcze jakaś mywalka. Przepięknie się zachowało. Słyszałeś? Autofokusu tylko. Nie. Tak? Coś jeszcze. Dobra, jeszcze ostatni żydoka tutaj na te maszyny. Tam w kącie chyba jest coś jeszcze niż... Ano, to maszyna. Ładna, no niesamowita wręcz. Ale posadzka przy niej jest w opłakanym stanie. Myślę, że przez to, że ona jest połączona z piętrem wyżej, deszcz mógł po prostu schodzić aż tutaj. Stąd pojawiły się na tej posadzce takie ślady wilgoci. Ale ciężko mi wierzyć w to, że to wszystko jest, wiesz,
zadbane, aż tak nie spróchnione. Nie spróchniałe. Tak, że to jeszcze stoi przede wszystkim. To jest największa rzecz. Czyli tutaj mamy schodnik, tak? Ty, a przyjmij te drzwi nasze. Jasne. Raczymy się piwnicą najpierw. Okej. Zobaczymy, czy jest tu coś interesującego. No dobra, mamy kontynuację tych sypów, jednakże... O! Kołowrotek jest ciekawy. No yeah. I tutaj dopiero widać tą kleśną wilgoć, która tu wchodzi. Na to drewno. Stąd ta posadka była taka... niedobra na tym parterze. Zobacz, jakieś tutaj prowizoryczne instalacje. Racja. Elektryczne. Jakąś... Słuchaj. Trzema palcami rękawiczkę. Dziwne. To chyba są jakieś... To jest but jakiś? Yeah. Jo, to jest but. Prawdziwy muzeum tutaj. No. Przepiękne. Tutaj różne jakieś pasy, nie? Pasy? Myślę, że to jest jakiś obciążnik? Nie wiem. On kolejny to jest... Do pary się but znalazł drugi. A tutaj ma... O, ho, ho. Wow. Prawdopodobnie tu stał silnik, który napędzał to wszystko. Mhm. I to szło do góry ładnie, jak widzicie. I napędzało całą resztę. No, słyszałeś? To tu. Okej. Jesteśmy dosyć niepewni w tym miejscu, ponieważ jesteśmy tu pierwszy raz. Praktycznie na żywo wszystko widzimy. Zatrzymaliśmy się tylko dlatego, bo pamiętaliśmy, że jest tu jakaś lokalizacja do nagrania. Jednakże ją teraz umieliśmy w planie zupełnie. Jest to totalny spontan. I spontan, który mi się bardzo podoba. Tak, spontan, który po prostu było warto się tu zatrzymać i... A już chcieliśmy zrezygnować, bo nie widzieliśmy wejścia. Dobrze, że jednak się zatrzymaliśmy i to sobie zwiedzamy. Tutaj ogromne jeszcze koła napędowe do przenoszenia napędu, tak? Tak, tu są różne pasy. Tak, tak. Szkoda, że pozrywane. Tak. Albo one po prostu też tutaj, zobacz, że to jest tak ułożone, jakby tu też jakiś silnik stał wcześniej w tym miejscu. No to jest ewidentnie, nie? No jest to możliwe. Tu jest ta dziura, czyli po prawej stronie znajduje się ta dyżurka dla pracowników. No i tutaj nadal mamy całą tą infrastrukturę. I zobacz, ten cały wał... Tak. Wiem! Woda. Wodą było tu nasilone. No, bo tam jest dostęp do jeziora. Tutaj za ścianą mieliśmy... Tak mi się wydaje, że rzekę. No rzekę. Coś podobnego, nie? Ale patrz. Mhm. To chyba było kiedyś zasilane rzeką. Teraz to jakby w naszych czasach trochę usprawnili to, po prostu zamurowali i napędzało to silnikiem zwykłym po prostu. Zamiast rzeką, jak kiedyś tradycyjnie. No, za naszymi oknami, już na tym poziomie, wydaje mi się, że bylibyśmy po kostkach w wodzie. Mhm. Tak, bo tutaj mamy bagno za ścianą praktycznie. Tak nam się wydaje. Po prostu taki zalew, który został pewnie naturalnie powiększany, ale wcześniej to mogło trochę inaczej wyglądać. A, no to stąd tłumaczy ten podjazd tirowy, bo jak przecież ten urobek musiał być odbierany. Tak. Więc albo to było przy tych drzwiach. Tu jest syp. Kolejny? Wiesz co, to jest syp, który widzieliśmy. Jakaś buteleczka. Jeszcze stare oświetlenia. Myślę, że oświetlenie jest znacznie nowsze niż niektóre maszyny w tym pomieszczeniu. Straszą nam jakieś samochody, nas straszą. Tak. Nie ma co się dziwić, jesteśmy przy drodze szybkiego ruchu. Więc ten ruch uliczny może być tutaj natężony. Jest też trochę późno, bo godzina 23. Tutaj było chyba główne wejście jakieś? Tak, to było to główne wejście. Tak.
patrząc w stronę drogi. I tam też chyba, wydaje mi się, że był dostęp do tego silnika. Mhm. Ale tak nie stąpaj na tym, bo... Wiem. Pomsta o niebo, to by coś zrobił. Widać tutaj, gdzie prowadzą te pasy, no po prostu prześwity w tym. O kurczę. Co? Ile tu jest papierów? I podłoga, która jest chyba w lepszym stanie. Mimo wszystko jest w lepszym stanie. Tak. Ciekawe. Czyli to prawdopodobnie tak ciągnie to z wód gruntowych to drewno. Mhm. Tam jeszcze styropian. Można zauważyć. Sorry. Spoko, spoko. Pewno sznurów do wiązania. Czekaj. Widzicie? I pod tutaj jest wszędzie woda. Okolica cicha, więc też nie chcemy pokazywać się lokalnym mieszkańcom, żeby im po pierwsze nie narobić strachu, a po drugie nam kłopotów. Czyli dalszy ciąg tych wszystkich napędów i tak dalej tutaj mamy. Ale zobaczmy to drewno, bo niemożliwe, że w takim stanie się to zachowało. Wszystko. To jakieś silosy prawdopodobnie, albo inne magazyny. Tak. O! Rozumiesz, że to jest mech w środku? Pokaż. Tylko uważaj na nogi. Jaki mech? To grzyb jest. Tak? Nie no, jesteś pewien? A, no to, a dobra, tak, tutaj tak. No, właśnie. No, ładnie zarosło. Dobra. Też gaśnica w tym samym miejscu. Wychodzi. Zobacz te koło znowu. Bo tutaj mieliśmy prawdopodobnie sita. Tak. Niemożliwe, że to wszystko jest zachowane. Ty, a wiesz co? Również? Wow. Co, dziurę, że się odnalazł? Owszem. No, odnoszę wrażenie, że ten budynek składa się z dwóch części. Ten, który był już wcześniej wybudowany i dobudówkę nowszą. Tak, mi się też wydaje, no. Stąd taki dysonans w niektórych elementach, jak te stalowe syty, obok nich drewniane. No, tam widzimy... O, takie rękawy, zobacz. Mogło tym właśnie... zlatywać na dół, ta mąka, nie wiem. Zobacz to, tutaj sieje się. Niesamowite to jest. Oho, tak. Takie wytrząsarki. Tak, 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 dokładnie. No i tam dalej nadal mamy jakąś maszynerię, ale z dostępem ciężko. Wszędzie żyjątka, wszędzie tutaj jakieś te ślimaki. Naprawdę wysoko teraz ten aparat trzyma, żeby pokazać. O, tu znów taki kompleksowa część. Pierwszy i drugi segment. Ale tam z tyłu jest dokładnie to samo, co z przodu. O, chciałem coś podnieść, otworzyć, ale... O, ty, to się wszystko rusza. Co się rusza? No to. Co to? No, zerknij sobie. Chodź. Aha, rzeczywiście. Wszystko, nie? A to czuć, że to jest ogromny ciężar. Dobra, to może nie ruszajmy tego w taki sposób, bo z tym zlecimy na parter. A jak gorzej, to i do piwnicy. Tak. Wydać przyłącza prądowe. Tutaj jakieś notatki, zobaczmy. Tak, tak, tak. Z którego jest roku? Może 1918? Zerknij sobie tutaj, bo nie wiem, się rozczytać. To jest możliwe? Nie. Nie chce mi się wierzyć. Dokładnie. Jednak widać, że te papiery są... mają swoje lata. Ej, zobacz. Dnia. Już w
sprowadzony mniej więcej rocznik. Który? 1970 któryś to był. Okej, czyli mamy zakres taki. Tak, dokładnie. 1970 rok. Dobra, zerknijmy. I z drugiej strony to samo. Co tu mamy napisane? Oszczędności przemiałowe wygospodarowane w miesiącu sprawozdawczym. Teoretyczne wyliczenie produktów i strat ze zboża pobranego do przemiału w miesiącu. Czyli tak jak powiedzieliśmy, młyn. Tu nic niestety nie jest uwypełnione, nie? Także z tego się zobaczymy. W tym przypadku 1900 góry. Też, siódmy. Data zakończona jak zakończona, ale... To są odchody myszy, czy zdechłe ślimaki? Zdechłbym zdechłe ślimaki, nie? To co, chyba tu się z wami pożegnamy, bo już wszystko jeszcze obejdziemy trochę chyba ten budynek. Chyba, że najpierw zdjęcia tutaj porobimy. O! No, no bo dobra. Miejsce do zdjęć fajne. Także robimy zdjęcia i się zaraz widzimy. Dobrze, że taki szybki przerywnik, bo proszę zrobienia zdjęć. Zauważyliśmy, że na jednej z belek jest data i podpisy. Więc taką ciekawostkę załączymy. To co, wychodzimy i idziemy obejść? Tak, obejdziemy. Ja już nagrywam w zasadzie. Okay, więc... Nie mam pojęcia, co to było. W każdym razie porobiliśmy zdjęcia, także teraz możemy iść sobie w spokoju obejść. Zobaczyć, jak dzieje się w spokoju. A również może. No. Dobra. Jak z... Halo? Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobra. Jak zwykle dla spokoju świętego. Co, te drzwi były otwarte, nie? Jak były otwarte, ale nie muszą być. Dobry wieczór! Zwierzę chyba, co? Tutaj mamy wejść do piwnicy, w której byliśmy. Fajny klimat tutaj jest naprawdę. Zobacz, że nad nami jest też ten daszek fajny. Tak, tak. Drabina. Mamy jakieś drzwi. Stare bezpieczniki. Tak? No. Właśnie mnie to interesowało. Czy jest gdzieś jakoś... Aha. Okej, okay, czyli tutaj mamy... Piwnicę ze starą taczką. Foka piwnicę ze starą taczką. I więcej papierów. Dokładnie, no. Znaczy tu masz nawet płać, nie? Stare nie opakowania. Wiem, czy będzie dobrze słychać. Stare opakowania. Na mąkę? Mają jakieś logotypy, czy nie? Niestety nie, puste. Ale widać, że ktoś taczką przewoził te wszystkie opakowania, nie? Ty, jakaś ćma do mnie przyleciała. A tu, wiesz, już sypie się. No popada w ruinę, no ale przez sam grunt i przez to, gdzie znajduje się ten obiekt, ani nie zostanie zachowany przez jakiekolwiek muzeum, ani nie będzie dbany. Mimo to i tak został świetnie zachowany. Prawdopodobnie przed nami znajduje się jeziorko. Oj, już jest tu bardzo... O, to tam byliśmy. A tu musiał gdzieś być ten wał korbowy do wody. Tu jak widzimy już mamy rzekę, która tam dalej płynie sobie na spokojnie. Albo to wiesz co na zewnątrz było ten wał poprowadzony czy do tamtego miejsca. A co tam mamy? Podpieć? No rzekę. A rzekę. Tak. Dobra. Niestety. Samochód mamy. Tak. No ale wszystko tak. Już siedzieliśmy ładnie. Ostatni rzut oka. Stary wiatr, piorunochron. Ale widać, że cegły tak nie były na odwal się, nie? Nie, no, bardzo ładnie. Solidna konstrukcja, tak? Bardzo ładne. Bardzo ładnie ten budynek zrobili. No i dlatego tyle lat stoi. Jak to był 1922, to ma 98 lat ten młyn, tak? Tak. Zakładając, że to napisali... Marzej.
napisali w momencie budowy tego. Świeć mi, bo już nie będę włączał panelu. Panelu się włącza. Dobra. Także, jeżeli wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę, możecie zostawić suba, jeżeli macie jakieś uwagi, co można jeszcze poprawić w filmach i tak dalej. No i co, zapraszam na Instagrama, na Facebooka, tam znajdziecie fotki. Stąd. A my się... Coś straszy. Tak, a my się stąd zwijamy jak najszybciej, także to było na tyle. Trzymajcie się. Pa, pa. Cześć.